Siemano, z tej strony Olek, aka WZ i kolejny gameplay z Call of Duty Laser Ops 2, jakoś tak by to można było nazwać. Przez ostatnie kilka dni, jak próbowałem zdobyć gameplay właśnie z tej części Call of Duty, po prostu doprowadzało mnie do czerwonej, nie wiem, do gorączki, do białej, czy jak to tam się mówiło. Tak mnie drażniło to, że wszyscy ludzie zapieprzają po prostu z laserami. Nikt nie naciska prawego przycisku myszy. Jeżeli by policzyć, że mamy online 30 tysięcy osób na PC-cie, to z tego 29 lata właśnie z tym pieprzonym laserem. I tutaj chyba 4 na 5 zgonów, jakie się pojawiły. I to uwierzcie mi, to jest jeden z lepszych gameplay, jakie w ogóle mogłem ugrać przez ostatnie dni. Po prostu nie jestem w stanie stawić czoła, naciskając prawy przycisk myszy ludziom, którzy tego nie robią. Taki mały, nie wiem, dodatek. Powiem wam jeszcze, że tak się zdenerwowałem przez te lasery, że pieprzyłem myszką i przestało mi kontaktować prawy przycisk myszy i uznajcie to, nie wiem, za ironię, za co chcecie, naprawdę zaczęło mi się grać lepiej bez tego prawego przycisku myszy. Po prostu czuję, że więcej pocisków trafia wroga i one tak jakby zadawały większy damage, kiedy są bez przybliżenia. Wiem, że to jest absurdalne, ale naprawdę mam takie odczucie. Tym bardziej w MSMC-ku, który jest... nie wiem, dziwną jak dla mnie bronią. No i dobra, dzisiaj mam dla was kilka, nie wiem, announcementów, nie wiem jakby to nazwać. Po pierwsze, nie wiem ile osób z was wybiera się na Intel Extreme Masters, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w piątek i w sobotę będzie można mnie tam spotkać. Jeżeli jesteście, nie wiem, zainteresowani jakimś przekumaniem się, to dajcie znać w komentarzach albo na PM-ie. Nie wiem, będę szukał jakichś znaków charakterystycznych bądź miejsc. Jeżeli będzie tam Wi-Fi, to prawdopodobnie będę w stanie napisać coś na Facebooku i dać znać. Jako, że jest to no, większy kawałek od mojego domu, to wybieram się właśnie na 2 dni, bo nie dałbym rady w zasadzie wybrać się i wrócić tego samego dnia. Zwłaszcza z racji na połączenia, które są dosyć dziwne w przypadku mojego miasta i właśnie Katowic. No ale dobra, spodek 18-19 stycznia, prawdopodobnie będę do dorwania. Jak już powiedziałem, na bardzo no, wysoki procent. A jeszcze jeden, nie wiem, na ospęd, nie wiem jak wielu z was słucha takiej muzyki, ale dowiedziałem się, słuchajcie, że aż to już dużo osób wie, że w 13 sierpnia do Polski przyjedzie System of a Down i powiem wam, że chyba dawno się tak nie ucieszę, i to jest kolejna rzecz w Black Opsie, która mnie strasznie irytuje. Widzieliście, już się schowałem za rogiem i oberwałem. I naprawdę, to, że to jest tryb teatru, bo jakbym nagrywał na żywo, to w zasadzie można by było pokazać te wszystkie killcamy, jak ciągle padam od tych pieprzonych laserów. I tutaj też była taka akcja. Mimo, że miałem Orbital Visata, to koleś, który po prostu latał ze Skorpionem i bez prawego przycisku myszy cały czas grał, miał większe szanse niż ja, mimo że o moim istnieniu nie wiedział w tamtym momencie. Tak więc patologia. Jak to już mówiłem, 13 sierpnia do Polski przyjeżdża System of a Down. W ogóle nie liczyłem na no, coś takiego, bo szczerze to tak. Tak sceptycznie do tego podchodziłem, wiedząc jak został raz system przyjęty w Polsce, no ale ogólnie się z tego cieszę i też będę prawdopodobnie do spotkania, ale to już dawno, znaczy dawno w przyszłość można powiedzieć. I oczywiście Golden Circle, bo pod scenę trzeba się wbić. I myślę, co jeszcze może was interesować. Dla osób, które nie oglądają The Walking Dead, to muszę powiedzieć, że gra mi się w to bardzo fajnie i jeżeli interesuje was zombie, to naprawdę polecam od czasu do czasu wpaść na filmik z The Walking Dead. O, i zgadnijcie, jak zostałem zabity po raz kolejny. Oczywiście bez prawego przycisku myszy. W ogóle na TeamSpeaku, na którego również was zapraszam i o którym zapominam mówić ciągle, ostatnio nagrało mnie kilka osób, jak rage'owałem grając w Black Opsa. No powiem szczerze, że siedzieć ze mną na TS-ie w momencie, w którym rozgrywam kolejne rundy patologicznych deathmatchy, czy nawet dominacji, to nie jest przyjemność, bo potrafię naprawdę się trochę wydrzeć. No momentami z dołu dostaję telefony, zamknij się, i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli chodzi o Black Opsowe rangi, co tutaj wbijam, to jestem już przed czwartym prestiżem, no i prawdopodobnie w jutrzejszym filmie, nie, jutro będzie The Walking Dead, na którego jeszcze raz zapraszam. I zapraszam też na TeamSpeaka i na Facebooka, oczywiście wszystko macie w opisie filmu na Facebooku, ostatnio wybiło 400 lajków, jak będzie 500, to będzie fajnie. Jeszcze nie wiem, w jakim stopniu jest to możliwe, ale chciałem załatwić sobie koszulkę z napisem właśnie Olek aka Wuzej na Intel Extreme Masters, ale nie wiem, czy wyrobię się w czasie i czy będę właśnie w stanie coś takiego załatwić. Jeżeli znacie jakieś strony, gdzie można taką koszulkę zamówić, mając własne napisy, nadruki, to byłbym bardzo wdzięczny również za takie podesłanie mi tego. Dobra, dzisiejszy gameplay może nie był owocny jakoś specjalnie w treść, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś się czymś tam interesuje w związku z moim kanałem, to może się w tym odnalazł. Gameplay kończy się wynikiem 29 do 5. Dziwnie, co nie? Jak na deathmatch, bo jeden headshot załatwił sprawę i dostałem kolejny punkt właśnie za niego. No i ogólnie gameplay był całkiem przyjemny. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro, bądź kto będzie na IEM-ie, to widzimy się w piątek i w sobotę. See ya!